Co to za jakaś nowa dziewczyna idzie do mnie? Nowa Lila. Jak się czuje nowa Lila? Lepiej. Świeżo. Dużo lepiej? Świeżo. Fryzura bardzo mi się podoba i ścięliśmy dużo włosów. Zobaczyłam dziewczynę, która ma naprawdę 28 lat, a nie 40, bo na tyle wyglądała. To jest pierwsze farbowanie włosów. Zawsze obawiałam się po prostu zmiany, a też może miałam kilka pomysłów na to, żeby coś zrobić, ale no, obawiałam się efektu. Podoba mi się. Cieszę się, mnie również. Moja droga, to są stylizacje, które mam nadzieję będą najlepszym drogowskazem dla twojego stylu. Chciałam bardzo, żeby te stylizacje stylowe dla mojej bohaterki były seksowne. No, a to jest wyzwanie. Zaczniemy od czegoś, co już dobrze znasz. Okej, okay, czarny. Czyli czarny zestaw, ale dobrze dopasowany. Bardzo proszę, do tego ramoneska. Powiem ci, zazdroszczę ci tej ramoneski. Ten wzór tej ramoneski na początku, jak ją zobaczyłam, był dla mnie jakby dosyć odważny. Czyli nie wiedziałam, czy będzie do końca mi pasowała. Jest fantastyczna, bardzo proszę. Do tego... Ten sam buciki. Wzór. Buciki. Bardzo proszę. Torebeczka. Dziękuję. I naszyjnik. Dobra. Szybciutko. Za kotarę. Zaczynam od czarnej bazy. I powolutku pojawiają się nowe rzeczy, nowe kolory. Patrzę i nie wierzę, że to ja. Mam nadzieję, że te stylizacje zmotywują cię do tego, żebyś mogła wyglądać perfekcyjnie. Zaprosiłam jej siostrę, bo widzowie tego nie wiedzą, ale to ona się zgłosiła do programu. Jako pierwsza. Cześć, Gosiu. Cześć. Maja, bardzo cześć, mi miło. Cześć, Gosia. Miło mi również. Pięknie. Ojej, cudownie. Super. Myślę, że dla niej to jest lepsze, że ona się dostała, niż ja, bo ona ma większy problem. Całkiem inna. Ekstra. Jesteście podobne do siebie? O, dwie różne osobowości. Temperamentna. Lila. Lila. Lila, coś masz do powiedzenia? Ona jest wybuchowa. Ja jestem pół na pół. Ona jest bardziej spokojniejsza. No. Ale też potrafi dać zadzior, nie? Czadu. Czadu, no dokładnie. To był jej pomysł, żeby tutaj przyjść, ale jakby cieszyła się tym, że chociaż jedna z nas się dostała. Powiedz, jak sobie radziła w odchudzaniu twoja siostra? Oj, miała różnie. Doły, upadki. Ja jako ha, siostra, ha. Oczywiście. Ale nie, nie haha, już mówię, przepraszam. Doły, upadki. Chodziło o to, że wspierałam ją. Ale kiedy miała, no to przytulałam ją, wspierałam jak najbardziej. Gotowałyśmy razem, pomagałam jej. Bo bywały takie momenty, ale nie było na szczęście ich aż tak za dużo. Czasami popełniamy błędy po to, żeby się uczyć, żeby nie, tak naprawdę no jasne, no. To życie wyglądało fajnie. No człowiek uczy się tylko na błędach, tak? Dobrze mówi ta twoja siorka. Wiem. Trochę znam życie.